Trójka widzowie, zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby wybudować na maksa minimalistyczny dom. Ja pierdzielę, trudniejszego zadania sobie wybrać nie mogłam, z racji tego, że po pierwsze nie mam talentu, jakoś super nie buduję, zresztą sami zobaczycie, a po drugie ja uwielbiam pierdółki, czyli te wszystkie kwiaty, dodatki, obrazy, ble ble ble, a na sam koniec nigdy, ale to przy nigdy nie budowałam minimalistycznego domu, czy tam nawet pokoju, więc zaczynamy. Wybrałam sobie małą działkę, bo tak pomyślałam, że halo, minimalistyczne domy, wiecie, ludzie bogaci, oni nie potrzebują przecież tylu przedmiotów, są bardziej świadomi. Powiedzmy, że mam jakiś plan na ten dom. Tak sobie wymyśliłam, że na dole będzie kuchnia, salon, łazienka, a u góry będą dwa biura. Jak to zrobię? Nie mam pojęcia, ale postaram się. No i przede wszystkim w minimalizmie chyba chodzi o to, żeby było mało przedmiotów i duże przestrzenie, więc domek musi być w miarę duży, ale zostawimy im trochę terenu z tyłu na taki ogródek, na takie patio. Pierwsze wyzwanie, które napotkałam na swojej drodze, gdzie dać te schody, gdzie je dać, żeby to fajnie wyglądało. I zrobiłam coś takiego, że tutaj dobudowałam taką, kurde, nie wiem jak to powiedzieć, taką przybudówkę czy coś. I te schody będą ukryte tak maksymalnie za murem. Wiecie, że w sumie ich nie będzie widać, jak wchodzicie do holu, bo to będzie korytarz, a tutaj będzie reszta. Tak się wspiłam na wyżyny swojej architektury. Wyszły mi one dość podłużne. Dobra, teraz czas zrobić dach. I tutaj w ogóle, o Boże, te dachy najgorsze, ja nienawidzę robić dachów, nie wiem czy wy też tak macie, napiszcie w komentarzu, ale po prostu zawsze mi te dachy wychodzą takie na maksa upośledzone. Wow, jak ja się namęczyłam z tym dachem, ale to jest najpiękniejszy dach, jaki ja zrobiłam w życiu. Oczywiście ten domek na koniec wrzucę wam do galerii, będziecie mogli sobie pobrać, ale przepiękny jest ten dach, taki przemyślany, dopracowany. Jestem z siebie dumna, robię progres. Nie wiem czemu zawsze zaczynam właśnie od tej zewnętrznej strony, ale wchodzimy do środka. Ja myślę, żeby nie zaburzać jakiegoś porządku, to tu zrobimy taką większą łazienkę. W ogóle mamy trójkę dzieci, bo nie powiedziałam wam, że zrobiłam rodzinkę, którą będziemy grali tutaj z jeden dzień, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. I co ci stało z rękoma twoimi? To jest najmłodsza ich córeczka Ignali, to jest Janka i kot Puszek, a to jest brat Oskar. Mama ma na imię Molly, a tata ma na imię Jarek. I to jest nasza rodzinka, którą będziemy tutaj grać. No więc trójka dzieci, kochani, więc ja będę musiała teraz jakoś zrobić to, żeby były trzy pokoje. I teraz mam taką zagwozdkę, kurde, z jednej strony bogaty dom, nie? No bo nie będziemy szli tutaj w ilość, tylko w jakość, a z drugiej strony co, kurde, nie stać ich na dwa pokoje dla dzieci. Mamy to, czy wy to widzicie? Czy wy tu widzicie, jakie to będą pokoje? Tu będzie hall, tu będzie łazienka, kuchnia z jadalnią, pokój tej małej, pokój dzieci i pokój rodziców. U góry będą dwa biura i totalnie poważnie zastanawiam się, czy zrobić tutaj taką małą łazienkę tylko z kiblem, a to musi być funkcjonalny dom i minimalistyczny równocześnie. Trochę się boję, że zrąbałam wszystko i ten dom jest za mały, ale kit tam, walić to, jedziemy! I zastanawiam się, czy nie zrobić w tym miejscu obszklonej ściany, a z boku widać, że tu są schody, nie? I teraz pytanie za 100 punktali. Ja mam tutaj wieszać jakieś obrazy? Dobra, jaram się jak nie wiem, bo powoli ten dom zaczyna nabierać kształtów. Nie wiem, co z tymi drzwiami, bo wydają mi się one designerskie, ale z drugiej strony wyglądają jak drzwi od stodoły. Sporo się namęczyłam z ustawieniem tej łazienki, żeby wszystko do siebie pasowało i żeby było fajnie. No i mi się udało. No i chciałam zrobić, bo wiecie, nie mogę żadnych kwiatków dodać, a ja bym dodała kwiatki, tam artefakty do mycia. Nie mogę, ale chciałam zrobić podświetlane tutaj na dole szafki, bo będzie tak super wyglądało, jak one będą podświetlane. Jest! Skończyłam trzy pierwsze pomieszczenia. Dużo jeszcze przede mną, bo zobaczcie, ile domu mi zostało. Także zostawcie łapkę w górę na zachętę, a ja teraz na szybko zrobię podłogi w każdym pomieszczeniu oraz ściany. Ściany oraz podłogi są gotowe. Tak będzie wyglądała kolorystyka naszego domku. Jak zrobić pokoje dzieci bez gratów? Ale ja jestem cwana i ja sobie zacznę od sypialni rodziców, gdzie będzie dosłownie tylko łóżko. Łóżko wybrałam takie, a tu w rogu po prostu będzie stolik z jakąś tam wodą
albo z czymś. A ja się zabijam, ja przez pół godziny wybierałam dywan i no przez to, że nie wiem, czy go zostawić, czy nie. Patrzcie, bez dywanu, nie? Dywanem. I nie wiem, wyrzucam, walić to, to ma być minimalistyczne. Dosłownie nie ma tu nic poza łóżkiem, małym stolikiem na tableta i zastanawiam się, czy tutaj może nie dać jakieś pół. Mam tutaj takiego fajnego ledzika, którego chciałam w ogóle dać nad łóżkiem, ale nie pasuje. A wiecie, to jednak jest pokój rodziców, ale młodych dorosłych. No nie róbmy z nich starych dziadków, nie? Ej, kochani, ale świetne, przecież ja im tutaj Boba Pancakesa postawię. Wezmę zmniejszę dziada i go do góry przed... O, ej, on tutaj pozuje idealnie. Widzowie, czeka nas prawdziwe wyzwanie. Zaczynamy pokoje dla dzieci. No i teraz, no kurczę, no nie mogę tego dziecka zostawić tak o, bez niczego, nie? Bez żadnej zabawki i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj już kupiłam, słuchajcie, stoliczek. I teoretycznie mi się mogę dać, bo można go zmniejszyć, więc wiecie, będzie mniej miejsca zabierał. Powiedzmy, że ten pokój jest skończony, ale ja widzę tutaj taką niezgodność z tym minimalizmem, a mianowicie jest tutaj za dużo takich jakby faktur. Wiecie, o co chodzi, że tu faktura, tam faktura, tam faktura, więc ja od razu zmieniam podłogę na jednolitą. A jak umieścić dwoje małych dzieci w jednym pokoju z zabawkami, z posłaniem dla kota i całą resztą? Więc miejsce do spania już mamy. I teraz trzeba im dać, słuchajcie, biurko, żeby mogli sobie odrabiać lekcje. Biurka są ogarnięte, dałam nawet lampkę i teraz chcę dać właśnie taką małą jednościanową biblioteczkę, gdzie oni będą sobie mogli po prostu czytać jakieś książki i tak dalej. I mam taką jakby szafkę idealną pod to, która zajmuje tak bardzo mało miejsca. No i teraz została nam kuchnia oraz salon i te dwa biura. Ja sobie zacznę od tych dwóch biur z racji tego, że to mi nie zajmie w ogóle dużo czasu. Ja mogę tutaj wstawić okna i chciałam też oszkloną ścianę z okien, więc cyk, cyk. Pisałam sobie specjalny kod, który odblokowuje te obiekty specjalne. I moja wizja była taka, że po prostu tutaj będą same biurka, które będą stały na środku i tyle i basta. Ale one są takie fajne, kątowe, że możecie dać je właśnie w rogu i one wam tak do rogu się przytulą. Zimowy mają tutaj mieszkać i żyć, nie? No to by się przydało, żeby mieli jakieś takie itemki, żeby spełniać swoje pasje, swoje hobby i tak dalej. I ja sobie wpisałam ten kod i mam automatycznie te takie fajniejsze sztalugi, te takie sztalugi z duszą, nie? Ale właśnie tak się zastanawiałam, czy by nie dać takie jakieś mini siłowni. Cały panel mamy teraz w ścianie i tylko wystają te takie właśnie elementy, które widać, jak używają Simowie. Aparacik, kolejne hobby, które nie zajęło nam praktycznie żadnego miejsca. No widzowie, tak wyglądają biura. Dobra, góra gotowa i nie chcę nic gadać, ale ja buduję ten dom chyba z piątą godzinę już. Ale normalnie tak jestem nakręcona, że już chcę skończyć, bo zostało nam tak niewiele. I salon będzie na maksa minimalistyczny. Czyli po prostu bierzemy sobie telewizorek i kanapę bierzemy. Taką kanapę, gdzie jest mało oparć, żeby ona była właśnie taka jakby bardziej może właśnie ławka, o coś takiego. To jest po prostu idealne. No i stawiamy tutaj. To jest, uwaga, nasz salon. Jedyne, co możemy jeszcze dodać, to dodać gdzieś tutaj właśnie w rogu jakiś taki element z kwiatkiem. Salon gotowy. Poszło łatwo. W takich minimalistycznych kuchniach no nie ma się stołów. No nie ma bata, nie ma się stołów, no bo stoły są niepraktyczne, wiecie, zajmują dużo miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery, idealnie. I voilà, kuchnia gotowa. Bo wiecie, ja to w kuchni muszę mieć owoce, kwiaty. Takie lampki tu zawsze i wszędzie, nie? Kanę galilejską. Ale nie, nie możemy. Możemy dać tylko jakiś taki szczypiorek na ladzie, tutaj gdzieś w rogu. I gituwa, to wszystko. I żadnych dywanów już nie dajemy, nic nie dajemy. To, co nam zostało, to po prostu ogród i może ten tył. I ja chciałam tutaj zrobić takie małe patio. Nie wiem, jak to zrobiłam. Przypadkowo zrobiłam most zwodzony. Jak to wygląda śmiesznie. Dobra, tak miało być od początku. Ja sobie wyobrażam, że tutaj musi być gdzieś basen. Nie wiem, czy się da? Kurde, nie da się. A miało być tak pięknie. Czekajcie, ty, coś tam się da jednak, tylko nie... Trzeba mieć, słuchajcie, sposobem trzeba, bo tutaj się... O kurde, jaka byka, co ja zrobiłam?
normalnie istny talent, bo to wszystko przypadkowo, w ogóle tego nie planowałam, ale mi wyszło. Kochani, chodźcie na konto Mastiano, pobierajcie ten domek. Wolicie wodę z płaszczkami róż czy wodę z brokatem? No i tak to wygląda. To wygląda super, jestem zdziwiona, zaskoczona i po prostu ha! Trochę jeszcze się pozmieniało w domu, więc ja Wam najpierw zrobię taki szybki pokaz, bo jeszcze mieliśmy kota, o którym troszeczkę zapomniałam, więc już nadrobiłam temat. Tak wygląda domek z zewnątrz, a więc wchodzimy sobie, kochani, do środka i to jest środeczek. To jest korytarz, ma tylko półkę. Tu dodałam kuwetę dla kota pod tą półką. Idziemy sobie do łazienki. I to jest nasza łazienka, jest bardzo jasna. Taka pastelowa, niebieska. I lecimy sobie dalej. A więc słuchajcie, to jest salon i kuchnia. Tutaj mamy telewizorek i ten kanapę. Tu mamy kuchnię, jak widzicie, aneks kuchenny. Jaka super lama na ścianie, ta lama robi robotę. Trzy pokoje, pokój najmniejszego dziecka, pokój dwójki dzieci i pokój rodziców. Zaczynamy od tego pokoju, gdzie jest najmniejszy. Czy to jest minimalizm? Trudno mi powiedzieć, ale tak właśnie wygląda pokój najmniejszego dziecka. I lecimy sobie do pokoju. No już, a więc mamy dwa biureczka, każdy ma swoje. Tu jest spanko dla kota, tu są ich łóżka, tu jest półka z książkami i zabawki i to dosłownie wszystko, to jest tyle. Ale powiem Wam, że mają przepiękny widok z okna. I to jest sypialnia rodziców, gdzie ja jednak dodałam ten dywan. I sypialnia rodziców wygląda właśnie tak. A my sobie idziemy na górę teraz, kochani. No jest kibel, taki kibel awaryjny, jakby na dole był zajęty. I idziemy sobie do biura pierwszego, czyli do biura mamy. I to jest biuro Moli, gdzie jest stół, to szach, paluga i komputer. To biuro jest bardzo podłużne, zresztą jak to drugie bliźniacze, tu jest biuro taty i tutaj też jest, wiecie, do ćwiczenia, mikrofon, no i przede wszystkim komputer. I to jest cały dom, ten dom jest mały. A, no właśnie, co nic nie mówicie, jeszcze Wam nie pokazałam ogrodu, kochani. Dobra, idziemy do ogrodu. I tu jest taki most, ej, w ogóle, ujaram się tym. To jest taki mościk i tutaj macie właśnie taką antresolę. To jeszcze tutaj jest takie miejsce dla kota, jakby kotu było za mało, w środku jest miejsce, gdzie można tworzyć bukiety. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz minimalistyczny domek. Czas sobie pograć. Przyszli do nas sąsiedzi, więc jak prawidłowa gospodyni domowa, Molly właśnie zaprosi sąsiadów do środka. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo spędzą tutaj całą rodzinką aż jeden dzień i zobaczymy, czy w ogóle to jest właśnie użyteczne do mieszkania. Ej, Ignali sama po schodach zapiernicza. No to super, cieszę się bardzo. I Oskar sobie już TV-ka odpalił. Dobrze, że telewizję dla dzieci. Pierwsze, co zrobię, to każę Molly coś upiec. Na przykład ciasteczka albo o, brownie z paczki niech zrobi. Nie na komputer, każdy chce na tym, a ta już na komputerze siedzi. Dopiero co się wprowadziliście, jeszcze nie u siebie w biurze, tylko u starego. A Jarkowi, czyli głowie rodziny, każe po prostu zrobić grilla. Dzieci sobie oglądają telewizję i w ogóle mega mi się podoba ten kącik salonowy, taki minimalistyczny. W ogóle ten salon i kuchnia mi się podobają, nie ma tyle tych rzeczy, to jest fajne. O, kochani, Oskar idzie się pochuśtać, więc ja zobaczę, jak będzie przechodził przez ten most zwodzony, który zrobiliśmy. Ej, super, to jest bez kitu. Dobra, niech idzie. Mini imprezkę powitalną dla gości, czas zacząć. I właśnie tutaj Oskar nakrywa do stołu, już wszystkich zawołałam na jedzenie. O, ty też zapraszasz na jedzenie, to super. Ale to, że jest tu woda, sprawia, że ci Simowie przybierają się w stroje kąpielowe. I z jednej strony to jest super, bo no, spędzają czas na dworzu, to od razu się przybierają w ten strój kąpielowy, spoko. A z drugiej strony może być dla Was denerwujące to, że się przybierają w te stroje kąpielowe, więc kwestia indywidualna i kwestia gustu, czy Was by to wkurzało, czy nie, dajcie znać. Ej, czekajcie, ej, ona właśnie, tak myślałam, że mogą po prostu siadać z nogami w wodzie i sobie jeść. Ej, ty sprzątasz, jaki ty jesteś kochany chłopak. O nie, proszę pana, Puszek, proszę złazić z naszego stołu.
jaki w ogóle cwaniak, jeszcze usiadł nam na ciasto. Opieprz gwarantowany od pani domu, nie wolno. Ci się tam z tyłu całują, ej, byście się mogli powstrzymać, jesteście u nas pierwszy raz w gościach, nie? Koleś nam nawala misia. Nie! Nie dram tego! Czekajcie, ten kot to jest prawdziwy szatan. Trzeba go tutaj zaraz ogarnąć, żeby nam nie psuł mebli. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale on pół godziny nawala tego misia. Jest jakiś psychiczny ten typ, nie? I ja współczuję jego rodzinie. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was sąsiad was odwiedzić pierwszy raz dorosły facet i zaczyna bić misia waszej córki. Oni się słodko bawią lalkami! Jakie to jest słodkie, a jakbyście mieli pytania, to nadal nawala tego misia. Młoda gra sobie w Simsy i brat do niej przyszedł i sobie teraz gadają równocześnie grając w gierki. Ej, bardzo fajnie. O nie! Podpaliła swoją rodzinkę! Pani Ignali jest taka śliczniutka i kotek w ogóle położył się na jej łóżko i sobie śpi tak przesłodko. Jaka beka! Janka zaczęła ćwiczyć śpiewanie i jej matka niby coś klika na komputerze, a się tak jakby patrzy na nią i to jest mega zabawne, że ona gra sobie w jakąś gierkę, a w ogóle nie patrzy w ekran. Dobra, Oskar przyszedł na górę oglądać jej śpiew i ma po prostu z niej łacha. Dobra kochani, jest niedziela wieczór, jutro do szkoły, kazałam dzieciom odrobić lekcje. I przydałaby się pomoc rodzicielska, niech tutaj mama pomoże Oskarowi, a tata niech pomoże Jance. No kochani, pokój nie jest taki duży, ale normalnie wszyscy się w nim zmieścili. O, nawet kot przyszedł, siema kiciuś. I teraz odrabiają sobie lekcje młodzi, tutaj przyszła się bawić jakąś zabawką. Ej, podoba mi się, że jest tak mało przedmiotów. Bo te pomieszczenia dzięki temu sprawiają wrażenie takich czystych, nie? Posprzątanych. Serio, Puszek? Serio? Nie masz w ogóle wstydu. No kochani, powiem wam, że elegancko mi się żyje. Mam wrażenie, że żyjemy w takim mega bogatym domu, a wcale on nie jest aż taki drogi. Rodzice właśnie robią bara-bara. Oglądali właśnie romantyczny film. Godzina 21, czas do spania. O której chodziliście spać, jak chodziliście do szkoły? W takim młodym wieku, jakbyście tacy malutcy. Napiszcie, o której wam rodzice kazali chodzić spać. Mi babcia kazała o 22 najpóźniej. Właśnie Simowie kładą swoje dzieci do łóżka. I fajnie mi się to podoba, że w Simsach jest coraz więcej opcji dla dzieci, że na przykład możecie tak słodko położyć dziecko do spanka albo czytać swojemu dziecku do spania, tak jak to robi teraz Jarek, to jest mega fajne. I czemu tak dziwnie leżysz? Nie no, po prostu rodzina jak z obrazka, jak mi się świetnie nimi gra, ja sobie będę nimi grała potem. Co ty robisz? Dlaczego? Co ty, co on robi pod tą kołdrą? Słuchajcie, zajrzyjmy. Aha. Czytaj pod kołdrą. A, ty sobie czytałeś. Dobra, nie ma czytania do spania. Butach do łóżka? Gdzie ty masz łeb? A, dobra, i teraz się przebrał w piżamę. Dobra, wszystko jasne. Co robią rodzice? On korzysta z łazienki. Nie mów, że idziesz ich obudzić. Nie budź ich. Obudzić poszła siostra, bo miała zły sen. Obudziła swoje rodzeństwo starsze, bo miała zły sen. Egoistka, przez nią się nie wyśpią do szkoły. Szkoda mi jej trochę, że pierwszy dzień w nowym domu i źle jej się śniło. Powiem wam kochani, że ta łazienka mi się podoba. Ona ma taki fajny klimat w sobie. Dobre, tatę ją kładzie drugi raz do spania. Boże, co się dzieje w tym łóżku? No i w naszym domu, kochani, zrobiło się zrobiło się całkiem ciemno. Nawet kotek poszedł spać. Na wejściu palą się dwa lampiony, które oświetlają nam trochę do domu. Witam was kochani w naszej porannej rutynie, gdzie dzieci myją zęby i ja właśnie dopiero teraz dam sobie mu sprawę, że nie zrobiłam w kuchni zlewu. Jeżeli ktoś chce posprzątać, to musi iść do łazienki i umyć naczynia w tamtym zlewie, więc zaraz sobie kupimy zmywarkę po prostu i będzie po problemie. Dlatego zawsze jak buduję jakiś domek, to jeszcze gram tą rodzinką w dzień, żeby zobaczyć, czy ten domek jest funkcjonalny. No ale wszystko sobie już sprawdziliśmy, domek działa, jest funkcjonalny, jest fajny, jest minimalistyczny. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem rzeczywiście udało mi się zrobić ten dom minimalistyczny, czy jednak dla was to nie jest minimalistyczny dom. A jeśli pół na pół, to ile pomieszczeń według was jest minimalistycznych, a ile nie? Wbijajcie na mojego Instagrama piórpodłogapia i dziękuję wam bardzo za oglądanie. A ja wam powiem, że mi było dosyć spoko zbudować ten domek ze względu na te rozszerzenia, które mam, bo mam wszystkie dodatki, a wy jeżeli chcecie sobie
sobie uzupełnić waszą kolekcję Simsów, to polecam wam Instant Gaming, bo tam są fajne promki na Simsy. Sami sobie teraz obczajcie. A ja wam właśnie udostępniłam ten domek w galerii, możecie go pobrać na koncie Mastiano. Wszystkie kody do budowania w komentarzu, jak i link do mojego giveawaya na Instant Gaming, gdzie możecie wygrać dowolną grę. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Jeżeli podobają wam się takie filmy budownicze, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, a może pojawi się ich więcej. Hejka!